Witam Państwa. Toczy się dyskusja na temat edukacji humanistycznej młodego pokolenia Polaków. Wiele trzeba naprawić, zmienić, ponieważ najpierw system komunistyczny, później system postkomunistyczny, liberalny, one potrafiły bardzo dużo w tej edukacji popsuć. A sprawa jest bardzo ważna, ponieważ edukacja średnia obejmuje wszystkich młodych Polaków i to Czego się dowiedzą, co zrozumieją, ale też co pokochają, to właśnie zależy od edukacji humanistycznej na poziomie szkoły średniej. Na co warto zwrócić uwagę? Przede wszystkim na to, że obok literatury obejmującej poezję czy powieść jest jeszcze teatr. Teatr w naszej tradycji zachodniej i w tradycji polskiej pełnił bardzo ważną rolę. Powstał w kulturze starogreckiej. Miał charakter wręcz religijny, bo zdawano sobie sprawę z tego, że teatr potrafi człowieka zmienić, może go oczyścić, katarzis, albo może go pobrudzić, tak jak dzisiaj się dzieje w wielu teatrach. Musimy przywrócić klasyczny teatr, który nas jako ludzi i jako Polaków oczyszcza. Musimy sobie uświadomić, że Utwory takie jak Dziady czy Wyzwolenie Stanisława Wyspiańskiego, to były utwory pisane na scenę, nie do czytania w domu w kąciku albo do analizy w klasie. Przede wszystkim to musiało coś się dziać, dokonać takiego, co nami wstrząśnie, co nas zmieni, a potem również przy okazji można coś analizować, na przykład jakie. Jaki kolor, kolor oczu miał Konrad? Można i w to się bawić, ale tu chodzi o głębsze idee. A więc musimy sobie wyobrazić teatr klasyczny. Najpierw to jest scena, wielka scena. Stanisław Wyspiański w Wyzwoleniu właśnie mówi o tym, że jest wielka, otwarta scena. Pojawiają się postacie, które gdzieś tam. Są jakby zamarkowane, widzowie już zajmują miejsca, robi się cicho, nie słychać nawet szeptów. Wielka scena otworem, przestrzeń wokół ogromna. Nie ma ekran telewizora, ogromna scena, wielka, otwarta. Kościół Boga czy czarta? Coś będzie się wielkiego działo. Czekamy. Pojawia się Konrad z dziadów Mickiewicza, Czarny płaszcz go okrywa, Ręce wiążą ogniwa, Na rękach ma kajdany. To powolny, to rzutny, to zapalny, to smutny, W mowę własną dziwnie zasłuchany. Cisza, cisza, i nagle jak piorun z jasnego nieba słyszymy słowa. Te ziemie ukochałem szałem. Jestem w każdym człowieku, żyję w każdym sercu, jestem niesiąc skrzydłami. Tak mówi Konrad. Jaką ziemię ukochał szałem? Polską ziemię. Polską ziemię ukochał szałem. Te ziemie, które nam pozabierano. Zaborcy. A ta ziemia polska kocha ją szałem. I to robi wrażenie, właśnie w tej scenerii, takie słowa, jeszcze kiedy wielki mistrz jak Stanisław Leszczyński, Leszczyński czy Osterwa, gdy rzucą takie słowa, wstrząs, a widzowie na całe życie zachowają je w pamięci. Dlatego musimy przywrócić teatr klasyczny. Zwłaszcza dla młodzieży. Szczęść